Hej wszystkim, tugli, czy was w kolejnym odcinku na moim kanale z troszkę nowszego kontentu. Od kiedy nagrałem pierwszy odcinek o swoim powrocie, dużo osób pyta mnie o to, czy będzie content z Monster High i czy pokażę swoją kolekcję lalek Monster High. I odpowiedź brzmi tak. Aczkolwiek na to potrzebuję jeszcze troszkę czasu, żeby wszystkie lalki ogarnąć i być pewny, że wszystkie są na swoim miejscu, także dajcie mi chwilę. Ale żeby jakoś osłodzić wasze czekania na ten film, postanowiłem, że nagram inny film o tematyce Monster High, który być może że wam się spodoba i zbim z tego serię? Kto wie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A dziś przedstawię wam kilka błędów, ciekawostek o filmach Monster High, których być może nie widzieliście, albo po prostu umknęły waszej uwadze. W tym odcinku bardzo pomogła mi Monster High wiki, więc link macie w opisie. A inne rzeczy zauważyłem sam lub po prostu ktoś zwrócił mi na to uwagę, także Zaczynajmy. Koniecznie muszę zacząć ten odcinek od filmu Wampi Gorączka Piątkowej Nocy. Głównie dlatego, że jest to mój pierwszy film Monster High, który obejrzałem z dzieciaka, i jest to też mój ulubiony film i ulubiona seria lalek. Ponieważ moją pierwszą lalką z dzieciaka była Frankie, a piszą w kolekcji była Claudine z tej serii, także dość duży przypadek, ale fajnie o tym powiedzieć. W tym właśnie filmie po raz pierwszy pojawiła się Rubeka Steam, czyli ta pani. Hello. I wiecie, cały motyw tego, że Gulia ją składa do kupy jest mega fajny, aczkolwiek za dzieciaka nigdy mnie to nie ciekawiło, ale to całe zniknięcie Robeki miało swoje miejsce dość dawno. A gdy Gulia poszła na tor Max Jazdy, żeby poszukać dowodów oszustwa, znajduje tam części Robeki. No i oczywiście znajduje też te wszystkie dowody oszustwa. I tak, Max Jazda była mega niebezpiecznym sportem, ale czy naprawdę ich to nie sprząta? Bo dosłownie jakimś cudem Gulia po przejściu się na tym torze raz znalazła i te dowody, i części Robeki, a przecież ktoś pomiędzy tymi jazdami na tym torze musiał tam sprzątać albo chodzić. Myślałem, że niebezpieczeństwo tej całej Max jazdy polegało na wyzwaniach i tych wszystkich rywalizacjach pomiędzy dwoma szkołami, a nie na tym, że woźny posprzątał toru i się wywalisz. Kolejną rzeczą, która jest dość mało spójna i ma dość mało sensu, jest to, że kiedy szkoła przegrywała, on dawała swoje godło. No i okej, okay, tutaj nie ma do czego się przyczepić. Kiedy szkoła nie miała swojego godła, nie miała także swojego ducha szkoły, przez co cała szkoła się rozpadała. I w filmie mamy to idealnie pokazane. Ale skoro szkoła się rozpadała, to dlaczego to jazdy był w dobrym stanie, praktycznie idealnym? I nieposprzątanym? Doskonale wiem, że jest to film dla dzieci, aczkolwiek. Gdzie tu jest sens? Na zakończenie naszej przygody z wampi gorączką, mogę tylko dodać, że płyta DVD, a raczej jej okładka, nie ma w pełni narysowanej prawej nogi laguny, albo wrenderowanej. Jeśli ktoś woli. O tym fakcie uświadomiła mnie jedna osoba na Discordzie i jest to też napisane na Wiki. Także ciekawie. A jeszcze bardziej ciekawe jest to, że dystrybutor płyty DVD postanowił tą nogę Laguny zasłonić inną grafiką. No bo wiecie, jak nie widać, to znaczy, że. nie widać. Przykładowo tak wygląda moja wersja Płyty DVD. Nie ma nogi, nie mam problemu. Jeśli macie inną wersję wydania, napiszcie mi, jak to u was wygląda. Przejdźmy teraz do innego filmu, którym jest Buyork, Buyork. czyli pierwszy muzykę od Monster High, jaki w ogóle powstał. Nie uważam go osobiście za najlepszy film, ale muzyka w filmie jest naprawdę mega spoko. Ale nie o tym tutaj mowa. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, albo raczej w uszy, jest głos Drakulory. ...piosenkę. Powodzenia w pisaniu nowych strasznie cudnych kawałków! I naprawdę nie wiem kiedy stwierdzili, że dobrym pomysłem będzie, aby Drakulora piszczała, bo tego inaczej nie można nazwać, ale istniała drobna szansa, że głos Drakulory będzie w tym filmie normalny. A po czym to wnioskuje? Po zwiastunie. Ponieważ zwiastunie głos Drakulory jest normalny i nie piszczy. A to są moje przyjaciółki ze Cześć! Jestem ciekaw, czy oni to przeoczyli, czy stwierdzili tak, głos będzie normalny, a potem stwierdzili, no w sumie... Niech piszczy? Ale naprawdę nie rozumiem tej decyzji i chyba nigdy nie zrozumiem. A jeśli już nawet ją podjęli, to jestem pewny, że mogli tą sprawę rozwiązać inaczej, zamiast chamsko podwyższając tonację głosów Audacity. W Bujork mamy także wątek miłosny Cathy i Faraona. I wiecie, motyw jest świetny i myślę, że jest to mega słodka para. Ale gdy Nefera używa fragmentu kryształowej komety, aby przestali śpiewać. To jest mylące, ok? To automatycznie więź pomiędzy nimi także znika. Więc wygląda to troszkę tak, jakby oni tak naprawdę się kochali i tylko i wyłącznie rzeczą, która ich przy sobie trzymała, była muzyka. Rozumiem, że więź między ludźmi może się łączyć z wielu rzeczy i jest to właśnie wspólna pasja czy cokolwiek, ale jeśli łącza tylko muzyka, to chyba nie jest to obiecujący związek. I tak wiem to jest tylko bajka dla dzieci, ale jest to troszkę zastawiające. Ale nie wykluczam tego, że się mylę, także jeśli według was się mylę i macie inną opinię lub własną teorię jak to wygląda lub po prostu coś przeoczyłem, to napiszcie o tym w komentarzu, nie obraża się. A raczej tak mi się wydaje, że się nie obrażę. I na sam koniec odcinka mam dla Was małą zagadkę. Powiedzcie mi co tutaj nie gra? Z tym pytaniem was pozostawię, a ten odcinek kończę dziękuję mega za obejrzenia. Bardzo przyjemnie mi się ten odcinek nagrywało. Co prawda trochę boli mnie gardło, ale mogę to przeboleć. Dosłownie. A jeśli jesteś nowy lub nowa, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z nowym contentem. I jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to polub filmik, i go skomentuj. Będzie fajnie i miło i zasięgi pójdą w górę. Z tą chciej sprawy. Wszystkie social media macie w opisie, także was zapraszam. Zapraszam was też na grupkę na Facebooku Monster High. Nie jest to moja grupka, ale jestem tam moderatorem, także fajnie by było, gdybyście wbili. A ja jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Widzimy się wkrótce. Cześć na razie, papa, pa. no i elo.